Dzień dobry Państwu, to jest Maraton Subiektywności. Dziś będziemy pytać mieszkańców, jakie oczekiwania będą mieli w stosunku co do nowego prezydenta Jeleniej Góry. Wybory samorządowe już niebawem. To jest taka lista długa pytań. Boki, środek, jak to się mówi, Jeleniej Góry wygląda, ale boki masakra. Bardziej zadbać jeszcze o te boki, o te podwórka, o te nieużytki, o te ruiny, bo to po prostu psuje nam, jak to się mówi, wizytówkę. Uważam z całą pewnością, tak jak większość mieszkańców, że mile byłyby widziane małe sklepiki, małe restauracje, małe sklepiki, tak jak to było kiedyś, ponieważ galeria zrobiła nam wielką krzywdę i odebrała po prostu i miejsca pracy, i te wspaniałe miejsca. Teraz świecą pustkami, chodzimy i widzimy same lokale na wynajem. Przykro nam po prostu. Chcemy, żeby znowu ludzie mieli miejsce pracy, żeby można było zawitać do takich małych sklepików i zrobić najzwyczajniejsze na świecie zakupy, które cieszą. Galerie są już dla nas zbędnym przepychem. Może lepsze jakieś szkoły? O, no magisterkę mogliby otworzyć, bo nie ma magistra, tylko we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnica. Żeby więcej były schronienia dla tych ludzi, którzy nie mają dom na przykład, bo przez widzę, że dużo osób, które tutaj są cały czas w ulicach, dużo z nich tutaj cały czas są, że nie mają domu. Może więcej atrakcji dla dzieci, bo po prostu tak jak u nas na osiedlu jest słabo zagospodarowane to osiedle, brakuje placu zabaw dla dzieci. Co to za osiedle? No przy ulicy Malczewskiego. Ja też jako matka, tak, uważam, że powinno być więcej atrakcji dla dzieci, to na pewno. Bo dzieci po prostu mają tylko piaskownice, generalnie jest fajne osiedle, jest tam dużo dzieci, nie mają się gdzie bawić. Chyba coś dla młodych, dla dzieci, prawda? Jakieś ale co lepsze konkretnie? No więcej obiektów na przykład, takich sportowych, typowo sportowych. Powiedz w imieniu wszystkich dzieci, co chciałabyś, żeby było w Jeleniej Górze? Więcej placu zabaw i ten park. Rozrywki? Tak, i wody. Wody, basenów chyba, o właśnie. Termy to za mało? Termy za mało, te takie na świeżym powietrzu, to tam jest ten basen wiekowy, ale tam troszeczkę więcej, jak to się mówi, go rozbudować, to by było naprawdę też super ślicznie. Więcej placów zabaw, wybudowanie parku rozrywki, rewitalizacja centrum oraz bocznych uliczek to między innymi oczekiwania wobec nowego prezydenta Jeleniej Góry.